witajcie, z tej strony Dientrok. Jest ze mną dzisiaj Skun. Dzień dobry. Którego sobie w lesie nie ma obecnego, ale jest z nami na TS-ie, jest to już z nami wynalazca. Siemanko. Denik. Siemanko. Mieszczuch, czyli Piotrek. Siema. Center. Siemaneczko. Jest z nami również Kaczor. Dzień dobry. Szanuj. Cześć. I The Shano Games, który jest tutaj daleko. Siema. Z nimi. I dzisiaj idziemy sobie kosić kukurydzę na ziarno. Dobra, koguty jedziemy. No raczej. Tylko uwaga tutaj na te znaki. Jedź. Żebyście odstęp robili. Szanuj, jedź pierwszy. Kaczor, jedź. Dobra. Tir ostatnie wyjeżdżają najlepiej. No. Piotrek się coś zarzucił. Ale gdzieś tyle ten komp... Wyjeżdżajcie z tej farmy. Tiry, stójcie. Co wy tam robicie? Tirami, jedziecie. No, trzy tiry i pięć kombajnów. Do kukurydzy. Szanuj. Jedziemy największe kukurydzy kosić, czyli ósemkę. Szanuj odstęp. Ale to patrzcie sobie na mapę, na wieżę jak ja jadę. Bo widzę, że wiem, jeszcze nie dojechaliście. Szanuj, na wioską skręcaj, nie? Wiem. Koło trzynastki tam jechać i cały czas prosto koło trzynastki. Koło trzynastki w lewo tutaj, zaraz. No, zaraz prosto na trzynastkę to w lewo. Jadą pod mostem, wyjeżdżają. A to fajnie wygląda w ogóle stąd, jadą tak cztery klasy. Ej, nie zawadziłem. A ty, czy, jeszcze koguty. Wszyscy, jedziemy. A kiedy, o, laga mam. O, come on. Sender? W lewo, na skrzyżowaniu. Czekaj, bo laga mam. To jest na tym macie. Center, patrz z konwoju. Zaraz dołączam. Pomijcie go jak da się. Z driftu wjeżdżam. Kombajnu wyjechał i co? Z kombajnu wjeżdżam. O, ktoś kosił już ten rzepak. No my. O, kolejnego laga mam. Było bardzo ciekawie. No, fajne rozmowy były. Bardzo też z nami był. O Jezu, dobra, szanuj, gdzie jestem. No była tam konwersacja. Ja pierniczę. Wyłączy mikrofon. Ej, uwaga na tym zakręcie, powoli jedźcie. Odstępy róbcie i powoli. Tutaj gdzie ja jestem teraz? Dobra, centera zostawimy. Zróbcie sobie większe odstępy. Bo tutaj jest dużo skrętów. To jest pole. Kurde, dobra, chyba się. Goni ich, szanuj, goni. Zacznijmy sobie stąd. Dobra, ja standardowo. Kto tak przyjechał ten na pałę? O dobra. Kto z tyłu? A ja nie. Daję, jak robimy taki odlaga, że... Aha. Za dużo osób się... Ale fajny zakręt. Dobra, dobra. Pierwszy tir może jechać koło, to potem wysypie pierwszą. Samuel. Doszedłem, masz lagi? Tak, co zrobić. Rąbnęłam. Pograłbym z wami. To ściągaj mody. Szanuj, tak coś zrobił. To jest ze mną na pole. To ja mam pół tony. Szanuj. Co wy tam robicie? Tak jest. Bo szanuj mi zablokował. Aż zobaczę, co wy tu zrobiliście. Jeju. Co wy narobiliście? Czekaj, ja wjeżdżam, z buta wjeżdżam i... Wynalazłem, co ty odwaliłeś? Na znaku się zablokował, na skróty. Nie tak, nie w tą stronę kołami. Czekaj. I w prawo. Wtedy już się odpalę. Jezus, teraz ten tu się coś zablokował. O, dobra. Ja mądrze pojechałem. No bo to mnie ten, ja też... Mieszczuch, witaj ten. Witaj, tak samo przez pole. To dawaj, Kaczor. Jest do mnie pierwszy. Już jadę. Potem, ale ci potem wysypię, nie? Jeszcze nie teraz, żebyś już tam gdzieś jechał czy coś. Tej, nikt prawa nie dostanie. Klasem. Ale serio, Nick, co ty robisz? No bo mnie szanuj zablokował, wrzucił na ten, na znak, na ten, że skręt. Też byłem w znaku. Sam wjechaj w znak. Wrzuciłem na niego. Laga, no zaczynają się lagi chyba. To? No. No ja miałem laga i wjechałem w znaki i ten, musiałem strzepiać pod sobą. Sporo ich, pewnie. Sporo? No masz animację z headera i z tyłu, z kombajnu. I jeszcze na górze. A nie jak jechaliśmy, nie? To ja złapałem na zakręcie laga i tam gdzie są te płoty. No ten, to ty to zawsze lagi masz. Nie? No ja to standardowo, muszę zmienić procesor. Ja muszę zmienić cały komputer. Dwie tony mam. No proszę. Ja tak samo. Ja procesor zmienię i będzie dobra.
Ale to róbmy tak, najpierw weźmie kaczor od każdego po trochę i on pojedzie, żeby było tego. Bo on tirów nie zbiera. Ja się czuję i róbcie do... starczy, że grafikę kupię. Róbcie odstępy, bo wtedy chyba mniejsze lagi są lekko. Co mówisz? A ja muszę tylko grafikę kupić. Ja jest procesor. Ale lagi kupię to trochę. Ej, to może ci, którzy... A nie, dobra. Bo tak to ten, na przykład niech teraz ten... Kto jedzie drugi ten? Shallway? Tir? Ja. Jadę ostatni. Piotrek jedzie drugi. No to byś się zatrzymał i byś ten poczekał. A, z tirów. A ty tam przenosuj. Ja też jadę tirem. Dobra, ja tu stoję. Ale ty jedziesz w ETS-ie. O. Ale ja ryzykujesz? Mógł ci wsypać. 3,5 tony prawie. Ja mam 2,5. To dalej kaczo, zbierasz każdego trochę tak na pełno i tego potem wybierzesz najwyżej. Ale wyłącz sobie chudę, może będzie mniej lagowy. Dobra, jedź. Już pustą. A który się włączy? Alt-ha. Alt-ha masz. Lewy alt. Tak, lewy. O, niby że... Trochę mniej lagowy, no. Szanuję, co Piotra, ja odmieszczę hałę znam. Na razie niech tylko bierze kaczor, on będzie miał pełno i pojedzie. Potem nie, żeby nie było tak, że będzie trzech miał przykład po 80%, jeszcze się dopłyniecie, pojedziecie wszyscy naraz. I potem nie będzie kto zbierać miał od kogo. Żeby tak właśnie nie było. Ja czekam jak ostatni. No to będzie szybko szło zaraz. Bo zajmą się tam wróci. A to szanuj, stój tutaj. Jeszcze ile masz procent? Zero. Dobra, to ja czekam na drugiego, następnego. I tak po kolei każdy. Ale nie ma takich masakrycznych lagów, są takie lekkie ścinki. Ej, albo rok teraz wypojechać, ja bym pojechał prosto i bym odciął, albo dobra, ciort. No i teraz jeździmy do koła. Jak będzie mniejszy pole, to podzielimy już na pół. No, tak samo jak ten, ten robiliśmy, a gnojówkę. Podzieliłeś na pół i tak, to była zabawa. Na razie tylko możemy jeździć dookoła. Jedyne lagi jakie są to są właśnie przez te skrypty. No. No niestety. Ale to zauważ, że to są duże maszyny, gdzie te skrypty tego. Masz jakieś tam, ale nie jest aż tak duże jak w Bizonie. Pomyśl sobie kosić, nie wiem, na 5 Bizonów. Nie mamy takich problemów. Ja? No nie, ale też my z Kun gramy tego. Z niosów, nie? 30%, 4 tony. Okay. O. Kto jedzie przeze mną? Wydalazł to przejeżdż, to jadę i ten odjadę. Czekaj! Kaczor, ile ty masz? 15%. Okej. Okay. Od kogo bierzesz teraz? Od trzeciej osoby? No, od jednej osoby. Okej. To weźmiesz tak tego, jeszcze potem czwartego, okay. Piątego i potem przyjdziesz do mnie. Weźmiesz tego znowu jeszcze raz i pewnie jeszcze nie. Tego, jeszcze tam pojedziesz. No to trzech teraz weźmiesz, a potem od początku znowu zaczynaj. Nie, jeszcze musisz wziąć, pamiętaj. No, wiem, że muszę wszystkich wziąć. Ale ile śladów to jest, o Jezu. To jest tutaj, o, Denis się ustawić, znalazł. Dobra, to Denika odjechać. Sobie dziesiątkę ustaw. Ja nie lubię jeździć na tę płaszczyznę. Na lasa powiedz, kiedy niżą zero. Uwaga! No dobra, zaraz. Robert Denito. Zero? Tak. Ja mam 5 tony raptem. Dobra, przejedź. Center. Hello! Czekaj, trochę zahamuję. Chcesz się zamienić? No dawaj, okay. O. Żeby ostał, żebyś się zmieścił. Żebym właśnie wjechał tutaj za ten. No nie wiem. Możemy się zabrać. Ty, jakie wymiany, machnium. Machnium? No. Piotr trochę zwolni. Nie. Machnium. Lekko cofnę. Wy tam się bawicie. Kogo zgarnąć? No, ty się od kogo przyjąłeś? Od kaczora czy od kogo wziąłeś? Kaczor, puść, wiesz. Dobra, no dawaj. Na razie kaczor napełnia tirę, potem kolejna osoba. Podaj, Jezu, ja dopiero 30%. Słuchaj, ja mam 4 tony już. Ja od wejpu. Jak od każdego trochę weźmiesz? Od każdego, tak. Którego bierzesz? Czwartego czy piątego teraz brałeś? Teraz od ostatniego biorę, od Szena biorę. To bierzesz za Szena, potem dalej do mnie. I zrobisz tak jeszcze raz kolejkę i pewnie już pojedziesz. Bo pewnie już więcej nakosimy, bo ja nakoszę pewnie ile? Z 6 ton do tej pory. No tak, ja przyjadę i cofnę. Chyba, że mam jechać przed ciebie. To na razie mam 4,5 tony. Nie, jedź, cofnij teraz. Jakie zgranie. Kaczor, ile masz procent? Syn chyba? 30. Oloj. Ale czekaj, zrób trochę odstęp.
Szeno, rura. Center nie ma strocząc. Ej! Jadę, dopiero, bo się dopiero wyspałem. Ale tu fajnie wyglądają takie kombajny. Co? Jak prawie rządku. Patrz, ej, popatrz na tego, na Roka i... Trga? Nie? I popatrz, jak oni ten jadą blisko z rurami wysięgniętymi, nie? My jedziemy blisko siebie, ale z rurami schowanymi. No. No co tu dziwnego? No fajnie to wygląda. Ej, to może nawet was dwóch naraz obrobię. Nie. Ja mam już 6 ton prawie. Już jadę. Ja mam 4,5. Ja mam 2. To zanim ja wysypię, bo tu będziesz miał pewnie już z 6. Może nie całe. Nie, już trochę pola skończyliśmy. A kto dochodzi sobie? Na piechotę. Szanuj. Szanuj, co ty na piechotę chodzisz? Szanuj, to sprinter. Dawaj, jeszcze dwie i ponad, pół tony ponad. Stoją, tak? Bardzo jeszcze? Fajnie się ogląda. Zero. Tak, fajna perspektywa. Czekaj. Dobra, jedź. A ty się znajdziesz na końcu? Tak. Nie, ja czekam na kaczora, zapełnijmy go. Zapełnijmy kaczora, kaczor pojedzie sobie. No, kaczor jedzie. Okej. Kaczor, ile masz procentów? Chcecie czy to ostatni? Nie, Denik nie podjeżdża po mnie. I tak się nie wysypę. Ja kaczorowi. Tylko kaczorowi. Kaczor, potem bierzecie kolejne osoby. No Denik, bo już żeby tak jednego zapełnić naraz, bo jak będzie kanał na przykład 80, zapełni się wszystkich naraz, oni wszyscy pojadą i potem będzie problem z wysypaniem. Bo zanim oni zajadą, wysypią. Nie, bo ja to rozwala. No co ze mną jedzie? Ze mną... Kto jedzie tym niebieskim tirem? Bo on ma chyba... Kaczor. Kaczor. Mi się zbugowało, że on ma cały czas przyczepę otwartą i wysypuje. Kaczor, no to są takie bugi. Już? Tak. Co tam szanuj powiesz? Jak chcesz, to mam 4 tony dla ciebie. Center z robotem. Wynalazł za rura. Ile masz teraz kaczorów procent? 60. No to widzisz, będziesz miał pewnie już. No, powinienem mieć po tym. Tak z 80, nie, jak będziesz miał już z 85%, to już jeźdź na farmę. Teraz, nie? No jak ty skończę tych 3, to z 90 będę miał. Tak po 10% mniej więcej dostaję. A jak nie, to się ewentualnie do mnie podjedziesz na chwilę. Ja ci wysypię i ty pojedziesz. On jest niesprawiedliwy, on jeździ brudnym tym. On jest brudas. Kto? No szalo, jeździ brudny. A ja ostatni jestem. Jeszcze teraz dokładnie przejechaliśmy. Ja mam 0, jak coś może z centera wysypać. O, ja mam 5 ton. Za ile? 0. Ja mam 5 ton. A kto ostatni jedzie kombajnem? Ja. Center. Ej, ty nie. Ja dopiero 3 tony. No to gdzieś ten kaczor. Jezus Maria. Nie potrafią zrozumieć, że ja muszę być pierwszy zapełniony? Już widzę te komentarze. Jakie? Rok jest pierwszy, nie? Powiem wam po nagraniu. Jadę pierwszy. Okej. Okay. A propos ostatniej rozmowy przy rzepaku. Cicho. Tutaj widzę, bo niestety nie będę wiedzieli, o co chodzi, po prostu wygraliśmy tego poza odcinkiem z tym rzepakiem. Cześć. Kto tu mówi? Cześć. Center ile? Ja. Jeszcze Tona. A jaki masz nick? Martin. Denis 30. Okej. Pusty. Siedzę koło ciebie. O, kto tak się wleczy na końcu? Center ty. Hamuj, Piotrek. Peno jedzie na końcu. Ty. To ty już mnie oskarżasz. Właśnie ja na końcu. Ja się żegnam tutaj wszystkich. Kaczor, nie ma? Okej, dobra. Cześć. Na razie. Cześć, nara. Parujcie tam. Do zobaczenia. Dobra, cześć. Parujcie tam. Daj, wygodnie pracujemy. Kościmy kukurydzę. A co, myślisz, że takie siedzenie w takim kombajnie to jest ten? Wygodne? No tak, ale rolnik to jak się jeździ w takim nowym klasie, to nie ma za dużo roboty. Wy co innego w bizonie. On tylko kierownicą kręci. No. Kaczor, ile ty masz? No mówię, 75. Dobra. No cofnij center. Jeszcze centera weźmiesz, tak? Szeno. To centera weźmiesz i pojedziesz na farmę. A jeszcze Szeno. To Szeno, centera, słucham.
Nie muszę. Kaczek, chodź dzisiaj. Ale lagów nie ma, masakrysik są tylko takie ścinki lekkie, ale to się grać, da się grać. No ja mam stopingu cały czas, więc u mnie to jest standard. Ja podejrzewam, że moje lagi to nie są od mojego internetu, tylko od komputera. Nie, nie iść dalej. No. Ej Piotrek, mi się u ciebie zbugował zbiornik. Jakże, wygląda jakby był w pół ten złożony. Mhm. Podjedzie mi ktoś wysypać? Kaczor, leci ci? Leci. Dobra. By mu nie leciało? Nie, nie zaczynaj ze tego. Bo to było złe. No. Złe to było jak się jeździło ten... sialiśmy. I kurde wywali... Nie, sialiśmy to wtedy ten skrzyn komentator. No. A to wtedy już wycięte. Co on tam śpiewał? Nie, ale komentator. Komentował ja cały wiem. Czas. Ale to co on tam śpiewał, nie? To ja już to wyciąłem. Dobra, ale możesz to zbierasz. Zrobić tak, że inny dobra. Już to dał. Nie, nie ma tego dało. Czekaj, ten Shadow jeszcze, albo dobra, trochę cię wysypę teraz, trochę tam. Ale wszyscy tak z przodu, a ja ten stoi. Masz problem. No. Dobra, ja mam 7 dobra, ton. Ja wysypę ciebie i... Pusty. I wynalazłem tam. Czekaj. 900 kilo. Cóż tu rzepak robi? Eden nikt nie zbiera wtedy. Bo ja się przed chwilą ten, no ja się przed chwilą wysypałem. Mogę się pytać. Tutaj ktoś nie do końca to wziął. Zgadnij kto. Dobra, czekaj, ja już pojadę tam dalej. No, no, my to zaczęliśmy, a wy zaczęliście stamtąd z daleka. Ja z... Ja mam ale to było jak na wprost. Nieskończone. Tutaj tak samo mi jak... Jest jakiś... A nie, ja pojechałem przed dynikiem. No się zamienił z kombajem. Nie, ja mogę komuś wysypać. No, u mnie trzeba ten internet z dory, tylko że komp trochę. No taki, procek. Nie procesor, tak. Procesor tylko. U mnie karta i procesor. A u mnie wszystko. Użyjemy, zobaczymy. Procesor ci w ogóle działa, ale... Nie no, ten komputer to jest zajebisty, on ma prawie 8 lat i gry na nim chodzą jeszcze. No nic, mój kolega jak ten, jak był jeszcze taki ten, za czasów LoL'a, że LoL był sławny, ten, że gra, że tak, że wszyscy, to on też grał na laptopie, co dziwne, ale stacjonarnie mówi, że jest drewno. Bo na nim w ogóle ten, jak odpalał LoL'a, to miał od razu 300 pingu. A na laptopie to ma ładnie, nie wiem, tam 20-30 pingu. Zależy jaki laptop. Dobra, już mam no, tego ale... posłu tutaj, no. Może dalej do kogoś. Są takie drogie laptopy, ale one są typowo pod gry zrobione. Od MSI'a są. Rok niedaleko się ten wychyliłeś. Co? Ale za taki laptop to byś mógł sobie kupić dobry komputer stacjonarny. No, wiem, ale jeśli przykładowo, nie wiem, jesteś na studiach czy coś, no to lepiej chyba laptop jest. Przykładowo, no. Nie? Albo dużo podróżujesz, to też ale laptop lepszy. Ale taki laptop do pracy to on kosztuje, nie wiem, ze 2-3 tysiące, a taki do gier to ze 7 potrafi kosztować. Do pracy byś sobie kupił nawet za 1500. Jeśli ci tylko przykładowo napisać coś w jakimś Microsoftie czy coś. Mój brat kupił za 2700 i mu wszystko działa płynnie, wszyściutko. Co by nie jeździł, w jaką grę pomagał. Co ma? I trójkę czy i piątkę? Tego ci nie powiem, ale ten, właśnie dam za niego dał. Pewnie piątkę ma. Ja do swojego puta dadę. Co? Ja mówię, za ten swój komputer dałem 2,5. Tak, dałem 2,5 tysiąca za stacjonarny, a mi chodzi Wiedźmin 3 na ultra. Wow, szos. A jaki procesor masz? I piątkę. Ile ramu? 16. No to ładnie. No jakiś lepszy kupowałeś, czy taki zwykły? Nawet bez radiatorów? Nie, to jest lepszy RAM. A i piątka jest ta najmocniejsza. 4690? Ta i piątka jest bodajże chyba mocniejsza od połowy i siódemek. Gdzieś tam czytałem. Nie, słuchaj, i piątki mają tylko 4 wątki, a i siódemki mają 8 nawet.